Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam G-klasę, oczywiście w kolorze czarnym. Początkowo nigdzie nie pojawił się w ogłoszeniach, zasilał naszą rodzinną kolekcję, że tak się wyrażę. I później padł pomysł, żeby go sprzedać i niestety też nie zdążył ujrzeć światła dziennego w żadnym ogłoszeniu, bo kupił go nasz dobry przyjaciel Rafał Pacześ. Jak wszyscy wiemy, Rafał jest fanem Mercedesów, fanem też G-klas. Jak pojawił się pomysł, żeby ją sprzedać, no to wysłałem parę fotek Rafikowi i cenę i napisał: dobra, biorę, krótka piłka. No i teraz po jakimś czasie wróciła do nas G-klasa Pacześa. Jest w tak doskonałym stanie, że sam Rafał stwierdził, że żal mu jej. Za dużo nie pojeździł, bo mu szkoda tego samochodu, nawet nigdy nie wyjeżdżała w deszczu. Jak na 2002 rok, to ma bardzo niski przebieg, bo ma 69 tysięcy kilometrów w tym czasie. No i jest oczywiście w takim fabrycznym stanie. No i pojawił się pomysł Rafała, żeby może przejść na jakąś inną G-klasę, trochę nowszą, a ta niech dalej kogoś innego cieszy. No i jeszcze kończąc wątek handlarski, powiem Wam, że auto trafiło do nas dosłownie chyba 3 dni temu. 2 dni temu zrobiliśmy zdjęcia do ogłoszenia. No i tego samego dnia zostało sprzedane. Także to ogłoszenie znowu się nie pokaże, więc to jest jedna z niewielu G-klas, które nie ujrzały nigdy światła dziennego. Była na początku u nas, później u Rafała, teraz już będzie jeździła w województwie kujawsko-pomorskim. Także pozdrawiamy nowych właścicieli. Zdjęcie na pamiątkę z autografem. Chyba tyle. A te wasze tablice też mamy na pamiątkę? Oczywiście, są w bagażniku, zgodnie z umową. Auto zatankowane do pełna, tak jak się umawialiśmy. Ale powiem Wam, że u nas przeważnie tak się auta sprzedają, że tam... Tak najlepiej, na wariatę. Spalone nie było w nim. A skąd? Zależy, o co pytasz. Gdybyście mieli pomysł kiedykolwiek zamienić, sprzedać ten egzemplarz, to ja sobie rezerwuję prawo pierwokupu. Najpierw do mnie zapraszam. Bardzo chętnie go przyjmiemy z powrotem, bo takie ładne egzemplarze, jak dalej są w dobrych rękach, no to wiadomo, że to jest to, co my lubimy. Więc często te auta też do nas właśnie wracają w ten sposób. Rafałku, twoje G właśnie odjeżdża w bardzo dobrych rękach. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję. Naprawdę była ładna. Naprawdę była ładna i mam do niej sentyment, bo jeździła w mojej rodzinie kiedyś. Mieliśmy parę takich projektów, albo też takie gotowe auta w Japonii kupowaliśmy, że takie G500 z 2002, 3 czy 5, 6 roku, bo one wtedy tak samo wyglądają, może wyglądać jak G63 AMG czy G55. Po prostu wymienia się te elementy na wersję AMG, te poszerzenia, zakłada się koła szersze, w sensie felgi z innym ET. Lusterka można wymienić na poliftowe. Tu wszystko pasuje. No i powiem Wam, że dokładnie takie samo G500, jak to Rafała Pacześa, posłużyło nam za bazę do zbudowania auta, które zbudowaliśmy dla Was. I teraz zobaczcie, jak mogło wyglądać w oryginale, a jak wygląda po naszych małych zabiegach. Też G500. No dobra, a jak zgarnąć to auto? Bardzo prosto. Wejdź na gelenda.info, link masz w opisie. Znajdziesz tam do kupienia nasz Stradale Book, w który włożyliśmy mnóstwo pracy. Jest w nim zarówno historia i dokumentacja budowy tej G-klasy, ale również zdjęcia innych gelend, które przeszły przez nasze ręce. Wrzuciłem tam również sporo osobistych anegdot dotyczących handlowania takimi samochodami jak G-klasa. Stradale Booka przygotowaliśmy w 4 różnych wersjach, ale z każdym z nich zgarniacie losy. No i właśnie, im więcej losów, tym większa szansa na wygranie tej gelendy. Finał akcji będzie 21 czerwca w środę. O godzinie 19 tutaj z naszej siedziby rozpoczniemy nadawanie specjalnego live'a, podczas którego rozlosujemy nagrodę główną i nagrody dodatkowe. To mamy G500, 2002 rok i jest w 100% zgodna z winem, nie miała żadnych przeróbek. Tak jak widzicie, jeszcze te starego typu lusterka, już z kierunkowskazem, ale jeszcze ten kształt taki kwadratowy. Czarny kolor, Obsidian Schwarz 197. Koła też zgodne z winem, o takim właśnie wzorze. Ten front felg jest wykonany
w tej technologii CNC. To jest wszystko fabryka, te felgi nawet nigdy nie miały żadnej renowacji. No i auto od spodu też jest jak nowe, a zresztą zaproszę Was tutaj. To jest po prostu niewiarygodne, jak może być zachowane G, które ma już ponad 20 lat ma ten samochód. Żadnych nalotów, rdzy, czegokolwiek, nic. Wszystko fabryka. Oczywiście seryjny układ wydechowy, tu nie robiliśmy żadnych modyfikacji. To jest taka dziewica, że tak powiem. Naprawdę jest jak nowa. Oczywiście oryginalny lakier. Nowe opony dostała swego czasu. Założyliśmy takie Ateki wówczas, Coopery, które sprawują się dobrze na drodze, ale też w jakimś lekkim terenie. Pokażę Wam serduszko. Ach, ten dźwięk. 5 litrów V8. Niecałe 300 koni, dokładnie 296 koni, 456 Nm, o ile dobrze pamiętam, momentu. Wolno ssące V8 M113, jedna z bardziej prostych, pancernych, niezawodnych jednostek od Mercedesa z tamtych lat. Uważam, że najlepszy wybór do gelendy. Stosunek mocy, osiągów i spalania jest naprawdę najlepszy. Tu się nie będę za długo rozwodził. Wiadomo, że G-klasa, konstrukcja ramowa, napęd 4x4. Mamy trzy niezależne mechanizmy różnicowe, trzy niezależne sterowane blokady tych mechanizmów, tymi słynnymi przyciskami. Mamy reduktor, naprawdę terenówka z krwi i kości. No i paradoksalnie rzadko te G-klasy wjeżdżają w teren, bo ich właśnie szkoda, szczególnie takiego egzemplarza. Zaproszę Was tutaj, zobaczcie. Zobaczcie na wnęki. I w ogóle tutaj, znajdźcie mi G-klasę, która tak wygląda. To wszystko jest piękne, bez nalotów, wręcz się świeci. Zaproszę Was teraz do wnętrza. Trzeba wskoczyć do niego, bo się dosyć wysoko siedzi. Te gelendy miały różne, te wnętrza i deski. Po 2000 roku właśnie była już taka deska. Tu mamy kierownicę już z przyciskami, elementy drewna, skóra. To wszystko tu jest zachowane naprawdę w świetnym stanie. No i co tu dużo opowiadać? Najważniejsze to są te przyciski, blokady. Na początku sobie załączamy blokadę centralnego mechanizmu różnicowego. Wtedy mamy tutaj ten centralny dyfer spięty. Później możemy sobie zblokować tylny most. No i jeszcze dodatkowo przedni, co jest naprawdę ewenementem jak na seryjne auto. Oczywiście mamy reduktor tutaj już załączany przyciskiem. Włączamy tutaj dźwignią neutral. No i wybieramy low albo high. Tu nam na ekranie się wtedy zapala właśnie, czy jesteśmy na tym niższym przełożeniu, czy wyższym. W G-klasach do 99 roku jeszcze tutaj ten tunel inaczej wyglądał, nie było takiego podłokietnika i była taka dźwignia wajcha klasyczna do włączania tego reduktora. Tu już jest to robione przyciskiem, więc mamy trochę bardziej nowocześnie. Miałem okazję być w Graz, czyli tam, gdzie ręcznie składane są G-klasy, na tym G-Class Experience, gdzie jeździliśmy różnymi G-klasami. No to właśnie panowie z Graz, ci, którzy tam siedzą w tych G-klasach i je produkują i o nich opowiadają, mówią, że właśnie jazda w terenie tą G-klasą to jest co chwilę włączanie, wyłączanie tych blokad, żeby się dopasować do warunków terenowych i oni mówią, że to jest gra na pianinie, play the piano, czyli właśnie na tych trzech przyciskach co chwilę gdzieś tam się włącza, wyłącza. Te blokady są uruchamiane pneumatycznie, tam pod pokrywą silnika jest taki mały kompresorek i wężykami doprowadzone jest właśnie powietrze do załączania tych blokad. Tutaj nie będę Was zanudzał, bo tak to jest klasyczny Mercedes. Panel sterowania też od jakiejś tam C-klasy z tamtych lat. Licznik, zegary również. Wszystko mamy jak w klasycznym Mercedesie. Tempomat jeszcze załączany tą kultową starą dźwigienką. Znak charakterystyczny. Ta rączka przed pasażerem, która faktycznie przydaje się przy jeździe terenowej, żeby ten pasażer miał się czego trzymać. No paradoks jest taki, że to auto ma doskonałe właściwości terenowe, tylko rzadko się nim jeździ w teren, no bo właśnie szkoda, bo jest bardzo drogie i tak dalej. Natomiast ja parę razy miałem przyjemność jazdy w terenie różnymi G-klasami i powiem Wam, że to auto naprawdę w 100% seryjne nadzwyczaj dobrze sobie radzi. Wykrzyże, to wszystko, praca tego układu napędowego jest świetna. No i można tylko ubolewać, że tak mało G-klas jeździ w terenie. No co jest zrozumiałe przez cenę, bo G-klasy są bardzo drogie jako nowe i niesamowicie dobrze trzymają wartość. Egzemplarze takie jak chociażby ten, to już oscylują w okolicach 300 bądź nawet ponad 300 tysięcy złotych i ta wartość raczej już nie spadnie. Więc to jest też dobra lokata kapitału, taka gelenda. To jest gelenda moich marzeń. Teraz może być Twoja.
gdybym wygrał, to bym robił tak cały czas. Wejdź na Gelenda.info i dołącz do gry. Wyjątkowo wam pokażę bagażnik. Całkiem pojemny. Te oparcia się kładą, cała kanapa się również podnosi, można ją również wypiąć, więc mamy całkiem pojemny bagażnik. Co ważne, bardzo wysoka tutaj przestrzeń. Można taką siatkę sobie dodatkowo założyć, żeby nam wyżej zapakowane bagaże nie wpadały przy hamowaniu do kabiny. No i co? A trochę trzeba się natrudzić przy otwieraniu i zamykaniu. Tu wszystko jest takie toporne, ale za to się właśnie kocha te G-klasy. Powiem wam, że jak ktoś nie miał styczności z G-klasą, też jest dużo takich memów i TikToków, że ktoś próbuje wsiąść do G-klasy, szarpie, nie wie jak otworzyć, trzeba nacisnąć przycisk. Później ktoś wsiada i zamyka drzwi, czyli zamyka je oczywiście tak. Zamyka je oczywiście tak, czyli za słabo, trzeba pierdzielnąć. Właśnie tak i nawet najnowsza G-klasa też nie ma żadnych dociągów, też ma zawiasy na wierzchu. I teraz wam pokażemy krótką przebitkę, jak pan w Graz udzielił nam instrukcji, jak delikatnie obchodzić się właśnie z drzwiami i jak je zamykać. Zobaczcie. It's easy. Stay firmly, two hands on the door and then really, gentlemen, really, really softly slam it. Ja uważam, że G500 jest najlepszym kompromisem, o czym już mówiłem, jeśli chodzi o spalanie, osiągi i tak dalej, bo to auto pali tam 16 litrów, 18. Uwierzcie mi, że to jest niskie spalanie, jak na Gelendę. Wersja AMG, oczywiście mocniejsza, większe hamulce, G55 czy G63 późniejsze, no już 500 koni w górę, wszystko fajnie, tylko że twardsze, mniej komfortowe w jeździe. No wiadomo, że troszkę lepiej się prowadzą, ale G-klasa nie słynie z dobrego prowadzenia się po asfalcie i to jest też taki znak charakterystyczny i urok. Ale jeśli ktoś jest przyzwyczajony do samochodów osobowych i kupuje sobie G-klasę na przykład, żeby jeździć w dalekie trasy, odradzam. G-klasa dobrze się sprawdza w jeździe wokół komina, po mieście. Wysoko siedzimy, wszędzie wjedziemy. Jest stosunkowo wąskim autem, wszędzie się wciśnie. Ale umówmy się, nie prowadzi się najlepiej ze względu na konstrukcję ramową. Przednie zawieszenie, sztywne mosty, no to wszystko sprawia, że jeździmy tym trochę jak żukiem. Dopiero w tej najnowszej G-klasie mamy już niezależne zawieszenie na przedniej osi, trochę lepiej się prowadzi. Ale zobaczcie, aerodynamika kiosku ruchu, ciągle zawsze też to powtarzam, przednia szyba prawie pionowa. Jak jedziemy powyżej 120 km na godzinę po autostradzie, no to już to powietrze czuć, że wręcz hamuje ten samochód, jest bardzo głośno, no ale za to właśnie gelędziarze kochają ten samochód. Jest tak pełen sprzeczności, tak niedorzeczny, że coś w sobie ma i mnie na przykład to kręci. No i teraz tak, mnóstwo jest też różnych pakietów i przeróbek, bo ta G-klasa minimalnie zmieniała się. Cała koncepcja zawsze jest taka sama, kwadratowe auto, ale różniła się w zależności od roczników właśnie kołami, poszerzeniami, bo wersje AMG są tu szersze, mają później zmieniały się światła, grille dochodziły te LEDy, ksenony i tak dalej, inne grille. Tu jako ciekawostkę, o to wam jeszcze muszę pokazać, bo to niektóre G-klasy mają te rury. Jedni to lubią, inni nie. O gustach ja nie dyskutuję. Natomiast ta z wyposażenia fabrycznego powinien miała opcję właśnie tego dodatkowego takiego zderzaka rurowego i w zestawie wtedy z autem. Oczywiście to można zdemontować, jak się komuś nie podoba, ale zawsze w zestawie narzędzi mamy taki bardzo dziwny, specjalny klucz, który tak wygląda. Niektórzy nie wiedzą, co to jest i do czego to może służyć. A właśnie to służy do otwierania tego. Już mamy odblokowane i możemy to sobie opuścić. No i jakiegoś upolowanego jelenia tu rzucić na przykład i wrócić do domu. Ten zderzak oczywiście też jest metalowy, żeby nie było. No, nie chciałbym, żeby G-klasa wjechała we mnie, jak jadę na przykład jakimś Tico, bo zniszczenia mogą być dosyć spore. Mówię oczywiście o Tico. Co mogę więcej powiedzieć? Tyle, że tych G-klas na pewno się możecie u nas dużo spodziewać, bo na przestrzeni lat działalności przerobiliśmy ich dosłownie setki. No i zawsze jakoś serce mi szybciej bije, jak stoję koło G-klasy. Ta niestety już jest sprzedana i nigdy nie widziała żadnego ogłoszenia. Tak się złożyło z tym egzemplarzem. Ale może jeszcze kiedyś do nas znowu wróci. Tak czy inaczej, zawsze staramy się mieć ładne, czarne G-klasy w ofercie. No i co?
Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.